Znajdujemy się w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. To nowoczesny obiekt utworzony przez Urząd Transportu Kolejowego. Centrum wyposażone jest w 3 symulatory. Lokomotywa elektryczna, manewrowa i elektryczny zespół trakcyjny. To nowa jakość i krok w kierunku bezpieczniejszej kolei w Polsce. Od 2023 roku będzie to główny ośrodek egzaminowania dla osób wchodzących do zawodu maszynisty, czyli ubiegających się o licencję i o świadectwo maszynisty. Bez tych dokumentów samodzielne prowadzenie pociągu jest niemożliwe. Testy egzaminacyjne na licencję i świadectwo maszynisty będą przeprowadzane w pełni komputerowo. Informatyczny moduł egzaminacyjny został zaprojektowany specjalnie dla Urzędu Transportu Kolejowego. Również w centrum przeprowadzimy część państwowego egzaminu na świadectwo przy wykorzystaniu symulatora. W sposób bezstronny i innowacyjny na skalę europejską sprawdzimy wiedzę i umiejętności kandydatów na maszynistów. W Europie podobne egzaminy na symulatorach przeprowadza jedynie Holandia. Ujednolicenie i bezstronność egzaminów decydujących o wejściu do zawodu to jedyny sposób reakcji na nieprawidłowości stwierdzane w tym obszarze. Jest to także prewencja przed występowaniem błędów ludzkich, zwłaszcza na początku kariery zawodowej, gdy doświadczenie maszynisty jest niewielkie. Dlatego chcemy powołać Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Będziemy kształtować i utrwalać odpowiednie reakcje i zachowania kandydata na maszynistę, szczególnie w sytuacjach niebezpiecznych. Chcemy zapewnić jednakowy poziom wiedzy i kompetencji u maszynistów i potwierdzić posiadane umiejętności. To oczywiście zagwarantuje bezpieczne prowadzenie pociągów i przełoży się na poprawę poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego. Dzięki zaangażowaniu ministra infrastruktury oraz posłów i senatorów z Sejmowej i Senackiej Komisji Infrastruktury bardzo sprawnie udało się przeprowadzić cały proces legislacyjny prowadzący do powstania centrum. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym zyskała poparcie niemal wszystkich parlamentarzystów. Dodatkowo Urząd Transportu Kolejowego pozyskał dofinansowanie ponad 39 milionów złotych ze środków unijnych, a cały projekt to koszt ponad 46 milionów złotych. Zaplecze finansowe pozwoliło na kompleksowe prace konstrukcyjne i produkcyjne poszczególnych etapów. Adaptacja pomieszczeń, budowa i montaż symulatorów, czy też dostawa bezpiecznej serwerowi. Wprowadzenie egzaminów państwowych, a tym samym utworzenie centrum jest elementem kompleksowego działania prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w celu zapewnienia bezpiecznego i konkurencyjnego rynku transportu kolejowego w Polsce.